projekt w głębi macierzyństwa przyszedł do mnie w związku z głęboką fascynacją tym tematem, z zafascynowaniem się całokształtem macierzyństwa, zainspirowaniem się macierzyństwem jak sztuką. I stwierdziłam, że kobiety, które mnie inspirują, mogą opowiedzieć o tym, że mogą przekazać to, co czasami jest nie do przekazania, tą istotę, którą trudno jest nazwać, którą trudno jest czasem nawet dotknąć i określić, by jednak spróbować to zrobić, przekazać dalej ten sposób, w jaki widzi się siebie jako mamy, w jaki sposób doświadcza się macierzyństwa.